Cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie. W tym filmie pokażę Wam kilka takich świetnych roślin okrywowych na suche tereny oraz na skarpy. Pierwszą taką roślinką jest żagwin. Żagwin tworzy takie przepiękne dywany i cudownie kwitnie. Akurat udało mi się uchwycić go w fazie kwitnienia i widać, jakie ma przepiękne kwiaty. Jest to roślina praktycznie bezobsługowa, rozrasta się bardzo szybko, no i naprawdę chroni podłoże przed chwastami. Kolejną taką roślinką są wrzośce. Ja uwielbiam wrzośce, bo wrzośce tworzą takie naprawdę ogromne dywany, no i również nie wymagają jakichś takich konkretnych zabiegów, oprócz przycinania. A wrzośce przycinamy po kwitnieniu, czyli tak w kwietniu i w maju. Ja jeszcze tego swojego nie przycinałam, bo jeszcze tutaj nawet pojawiają się kwiatki, więc przytnę go lada dzień, ale wspaniale zadarniają. No i praktycznie nie ma możliwości, żeby tu jakiś chwast się wkradł w tego wrzośca. Z tym, że wrzośce preferują podłoże o kwaśnym pH, bo są to rośliny typowo kwasolubne. Niemniej wspominam o nich, bo są warte zainteresowania. No tak mi tutaj pięknie zadarnił praktycznie cały teren, że nie muszę tutaj już nic robić, bo w 100% de facto zabezpiecza przed chwastami. No i przy okazji moja magnolia, która zakwitła. Zakwitła, ale niektóre listki jej zmarzły, bo ostatnio były przymrozki i teraz znowu zapowiadają niestety przymrozki, więc boję się, że te pąki mogą zostać zmrożone. No zobaczymy, oby nie. W każdym bądź razie ta moja magnolia purpurowa nigra wygląda bajecznie. Bardzo fajną rośliną okrywową jest irga płożąca. Irga pozioma. Ona jest teraz przed kwitnieniem, ale jak kwitnie, ona kwitnie tak na biało i te jej kwiaty tak bardzo słodko pachną, to ta moja skarpa zamienia się w taki biały dywan. Naprawdę wygląda to imponująco. Ja sobie tutaj obsadziłam skarpy w pobliżu ulicy i sprawdzają się rewelacyjnie. Nie ma żadnych chwastów, a przy okazji trzymają samą skarpę, żeby woda nie obciekała, jak pada deszcz. Kapitalnie się sprawdzają akurat w tym przypadku i są w ogóle niewymagające. Nie przemarzają, susza im nie straszna i do tego przepięknie kwitną, zwabiając rzesze pszczół. Jak będę robiła film, spacer po moim czerwcowym ogrodzie, bo one tak w czerwcu zakwitną, no to oczywiście uchwycę te przepięknie kwitnące irgi płożące. A tutaj jest kolejny wrzosiec, tym razem różowy. No i ja ich jeszcze nie przycinałam ze względu na to, że kwitną. Ten tutaj jest bardziej osłonięty przed słońcem, w takiej ciemniejszej strefie mojego ogrodu i kwitnie dłużej. Ale również stanowi wspaniałą roślinę okrywową, oczywiście kwasolubną i wspaniale komponuje się z azaliami i rododendronem. No, zaczynają mi kwitnąć azalie, ale spacer po całym moim majowym ogrodzie zrobię troszeczkę później, jak mi ta azalia japońska całkowicie rozkwitnie. I zaczyna również kwitnąć rododendron. Kolejną taką świetną rośliną okrywową, tworzącą duże, gęste
dywany jest floks szydlasty. Ja bardzo lubię floksy szydlaste, ponieważ występują one w bardzo szerokiej gamie kolorystycznej. Tutaj akurat jest różowy i tworzą takie przepiękne, gęste, naprawdę bardzo gęste dywany, gdzie żaden chwast nie ma prawa się wkraść. I one są ozdobne nie tylko jak kwitną, ale również jak przekwitną. Zimą, latem, o każdej porze roku, dlatego są tak warte zainteresowania. Bezobsługowe, bo akurat floksa nie trzeba ani podcinać, ani nic z nim robić, żeby rósł przepięknie. Rośliną okrywową mogą być również fiołki, z tym, że fiołki preferują już takie bardziej wilgotne tereny. No ja muszę tutaj je podlewać. I one w sumie już przekwitają. Tutaj kolejny wariant kolorystyczny floksa szydlastego, taki bardziej różowy, mocniejszy róż, ale również bardzo piękny. A tutaj kolejny taki jasny, z tym, że jest to mój świeżutki, młodziutki nabytek i jeszcze nie jest rozrośnięty, a zresztą jeszcze nawet niektóre kwiaty mu nie porozkwitały, ale pokazuję Wam, jakie są warianty kolorystyczne tych przepięknych roślinek. No naprawdę, przepiękna. Ale floksy szydlaste świetnie nadają się również do nasadzeń pod drzewami. Ja w ten sposób zabezpieczam drzewa, pień drzewa, przed nadmierną ingerencją kosiarza, co by nie poniszczył drzewek. I sobie tak obsadzam drzewka. Tutaj obsadziłam wisienkę. One bardzo szybko się rozrastają, tworząc zabezpieczenie. No i w pewnym sensie jest to taki sygnał dla osoby koszącej, żeby nie kosiła. I w ten sposób drzewko jest chronione. I tak ochroniona jest tutaj moja wisienka, śliwka i też to bardzo ładnie wygląda. Bardzo fajną rośliną okrywową jest również barwinek pospolity. Co prawda on już teraz przekwita, zostały niedobitki kwiatów, ale w kwietniu, tak na początku kwietnia, jak mi tutaj ten barwinek cały zakwitnie, no to wygląda oszałamiająco. Jest to na granicy działek, tutaj na samym końcu u mnie w ogrodzie. Tam za płotem mam straszne chwastowisko i te wszystkie chwasty mi się tutaj rozsiewają, a ten barwinek jakoś trzyma to w ryzach. No i jakieś tylko pojedyncze sztuki zdołają się tutaj rozsiać, bo jest naprawdę skuteczny w zapobieganiu rozsiewaniu się chwastów. Jest to roślina bardzo ekspansywna i jeżeli myślisz o jej posadzeniu, to musisz jej znaleźć takie miejsce, żeby mogła się swobodnie rozrastać, bo trzymać w ryzach to jest naprawdę bardzo trudno. Barwinka, ale dobrze wiedzieć, że barwinek występuje w różnych odmianach. Tutaj akurat jest ta odmiana najbardziej znana, czyli barwinek pospolity, ten taki najzwyklejszy, który ma takie ładne kwiatuszki. No, kwiatki ma przepiękne, pięciopłatkowe, lekko fioletowe. I jest to roślina bardzo prosta w uprawie, bezobsługowa, nie trzeba jej ciąć, nie trzeba robić z nią kompletnie nic. Tylko trzeba uważać, gdzie się ją sadzi, żeby nie zdominowała sąsiednich roślin. Dlatego ja sobie ją tutaj posadziłam na samym końcu ogrodu i mi tutaj zadarnia pod tulipanowcem. No i oczywiście ona świetnie nadaje się, ta roślinka, na suche tereny. Wiadomo, że jak jest okropna susza, to ona też cierpi, ale jeżeli tylko spadnie deszcz, to zaraz odbija. Zaraz się zieleni i wygląda przepięknie. Także jak najbardziej polecam ją
na suche tereny i lekką glebę. A tu jest ten barwinek większy, o którym wcześniej mówiłam. Jest on większy, ma takie większe kwiaty, jest w ogóle wyższy, a jego kwiaty mają taki mocno fioletowy kolor. I również rośnie u mnie sobie pod płotem na skarpie. A tutaj jeszcze jeden floks szydlasty. Posadziłam sobie go tutaj pod różą, żeby zabezpieczył mi teren przed chwastami, no i żeby pięknie wyglądał. No i w pewnym sensie chroni to przed wysychaniem podłoża, także róża również na tym skorzysta, bo taki gruby dywan, wiadomo, że uchroni podłoże przed nadmiernym parowaniem wilgoci. O, tak to wygląda. Można sobie go podnieść. I urwać i wysadzić w nowe miejsce. Bardzo łatwo się rozmnaża. Bardzo ciekawą propozycją jest ubiorek wiecznie zielony. A dlaczego ciekawą? Ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, jest on wiecznie zielony, czyli jeżeli nie kwitnie, to cały czas praktycznie wygląda w ten sposób. Czy latem, czy zimą, czy wiosną, a jak zakwitnie, no to jest jeden biały dywan. Przepiękny dywan białych kwiatów, jak tutaj widać. Jak ktoś lubi takie jasne barwy i białe kolory, no to ubiorek wiecznie zielony jak najbardziej się nada. Jak jest straszna susza, no to czasem go i podleję. A tutaj jeszcze kolejne dywany ubiorka wiecznie zielonego. No, przy okazji pokażę, jak kwitnie smagliczka. Smagliczka nie jest de facto roślinką okrywową, ale tak przy okazji pokażę, jak przepięknie zakwitła, bo to jest taka roślinka bardziej krzaczek, ale jak najbardziej polecana oczywiście również na skarpy. Bardzo fajną roślinką okrywową jest również trzmielina płożąca. Trzmielina płożąca może być wykorzystana tak poziomo, jak i pionowo, bo można również ją piąć. Ale ja ją tutaj wykorzystałam jako roślinę okrywową. I jak widać, również świetnie wygląda w ten sposób, bo bardzo fajnie zadarnia cały teren. No i oczywiście chroni przed chwastami. I rośliny okrywowe na suche tereny spełniają to zadanie, że właśnie chronią przed nadmierną utratą wilgoci z podłoża. To jest również bardzo istotne, no bo ostatnio panują jednak te susze, więc takie rośliny są w ogrodach bardzo potrzebne. Także jak najbardziej polecam również trzmielinę płożącą, a bardzo szybko zadarni Wam teren. Przy tym wygląda bardzo ładnie. I oczywiście, co jest również bardzo ważne, jest zimozielona. Czyli nie traci liści na zimę. Ale jak tutaj widać, może również odgrywać rolę rośliny pnącej, bo ona mi się tutaj wspięła na iglaki i sobie tam rośnie. No, nie usuwam, bo to fajnie wygląda, ona się fajnie komponuje tutaj na tym iglaku w towarzystwie bzów. Czyli dwa w jednym. Jako roślinka okrywowa na powierzchni ziemi
i jako roślina pnąca. Bardzo ciekawą rośliną okrywową, która kwitnie jesienią, a dokładniej tak w listopadzie, kiedy już nie ma żadnych kwiatów, są marcinki, czyli astry. No, w sumie są to astry, inaczej nazywane marcinkami. Są różne rodzaje marcinków, od tych niższych do wyższych. Ja mam różne odmiany, takie mocno fioletowe, jasnoróżowe, czy nawet niebieskie, także warto się nimi zainteresować z tego względu, że są to byliny, które nie są zupełnie wymagające i również przepięknie zadarniają, nadają się na skarpy z tego względu, że są niskie. No, jeżeli chodzi o te niższe odmiany, bo tutaj trzeba sobie wybrać niższą odmianę, jeżeli chcemy ją posadzić na skarpę, bo bywają również odmiany wysokie. Ja mam takie i takie i powiem Wam, że na skarpie rozsiały mi się te wyższe odmiany i też jakoś sobie radzą, z tym, że te niższe odmiany są według mnie bardziej odporne na suszę, bo te wyższe jednak jak jest sucho, to się lubią ogałacać od dołu i nie wygląda to ładnie, a te niziutkie odmiany, no to wyglądają fajnie, no rozszczekały mi się psy, jak nie urok, to co innego. Jak mam coś nagrywać, to zawsze coś się dzieje, no a niestety u mnie mój pies to jest takim szczekającym prowodyrem i zawsze tutaj musi pilnować posesji, jakby nie było. Także gorąco polecam również marcinki z tego względu, że naprawdę rozświetlają i czynią ogród radośniejszym w tym takim w sumie posępnym listopadzie. W sumie to by były te rośliny, które polecam na suche tereny, na skarpy, które są niewymagające, ale warto wiedzieć, że oprócz nich jest szeroka gama roślin okrywowych, no ale już trochę bardziej wymagających. Jednak jeżeli chcesz sobie zadarnić teren, to te, o których Ci powiedziałam, w zupełności wystarczą. Mam nadzieję, że przydadzą Ci się te informacje, że je wykorzystasz w swoim ogrodzie. Oczywiście pochwal się również w komentarzu, jakie rośliny okrywowe Ty posiadasz i jakie Ci się podobają najbardziej. A tymczasem do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie i pa, pa! A jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami, koniecznie zasubskrybuj mój kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego z nich. Odsyłam Cię również do innych moich mediów społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook czy na mojego bloga, gdzie znajdziesz wiele cennych informacji. Linki do mediów społecznościowych oraz do bloga znajdują się pod filmem.